za to odpowiadał, jacy to byli ludzie, skąd pochodzili, dlaczego w ten sposób się zachowywali. Powiem, że ta nasza historia tutaj olsztyńska, no bo to wiadomo stolica województwa, jest związana z żołnierzami wyklętymi. Z Łupaszką chociażby. Mieszkając na Zatorzu, mieszkam niedaleko miejsca, w którym żołnierze Łupaszki mieli melinę, gdzie mieszkały dziewczyny tych żołnierzy. Więc ta historia jest w każdym miejscu. Musimy tylko to wydobyć. Ta historia niekoniecznie musi być znaczona tym wszystkim, co mieliśmy za PRL-u, jakimiś gotowcami, ogrodzińskimi, małkowskimi i tak dalej. Mamy prawdziwą historię Polski związaną z tym regionem. Możemy to wydobyć i możemy też być z tego jak najbardziej dumni. No nic, ja dziękuję. Dziękuję Państwu, że wytrwali Państwo też w takim ukropie. Za mnie też cieknie. No mówię, mam nadzieję, że nie spotykamy się po raz ostatni, że jeszcze będzie okazja, żeby porozmawiać sobie o historii i o współczesności. Części, bo w zwyczaju spotkań jest, że są pytania, które czasami przybierają jakby formułę i też w rozbudowanej wypowiedzi chciałem tutaj powiedzieć, bo pan Paweł uważa, że jest skromną osobą, że w tym czasie, kiedy ja współpracuję, też współpracował i współpracuję z Stowarzyszeniem Historycznym imienia Stefana Grota Roweckiego, gdzie Brzemienia był łącznikiem z IPN-em i tam zawsze zapewniał na spotkania z młodzieżą szkolną, ponadgimnazjalną, prelegentów i filmy i te spotkania, ci prelegenci i te filmy zawsze były ukierunkowane na jakby desowietyzację społeczeństwa, młodzieży w szczególności, bo przez te dziesięciolecia tak zwanej drugiej okupacji sowieckiej w Polsce 1944-1989 to zło zostało rozsiane i się plewi. I tutaj raz jeszcze, Pawle, dziękuję Ci za tą współpracę. Młodzież zawsze Twoje wystąpienia mile przyjmowała, sala była pełna. Mam nadzieję, że będzie ta kontynuacja. Proszę bardzo o pytania. Przepraszam, ja chciałam zająć czas. Przede wszystkim chcieliśmy podziękować Panu Pawłowi. Uprzedzaliśmy Pana Pawła, że już musimy wyjść. Przybyliśmy tu jako Solidarna Polska, ale cieszymy się, że właściwie jest to forum dla pojednania się prawicy, nazwijmy to szumnie, że właściwie osoba Pana Warota nas tutaj dzisiaj wszystkich spowodowała, że jesteśmy razem, widzę i Gazeta Polska, i PiS, i inne środowiska. My dziękujemy Ci, Pawle. Słucham? Ruch Narodowy. No wszystkich widzimy, znamy się wszyscy z twarzy, tutaj też jest grupa Pana Owoca. My przepraszamy, bo musimy być, bo mamy zebranie i odwołaliśmy to zebranie, żeby być tutaj z Wami. Dziękujemy. Paweł, jesteś żołnierzem niezłomnym. My też dołączamy się z naszym listem otwartym w celu poparcia Pawła. Już tutaj czyścimy go. Przekażemy Ci na razie taki brudnopis, dobrze? I wkrótce go też dołączymy do wszystkich. Dziękujemy Państwa. Dziękuję bardzo za audację dla Pawła, a teraz proszę o pytania takowe. Łakoma, był taki jakiś działacz komunistyczny tutaj, Łakomy, co był Łakomy? Był Łakomy. Żona? Tak, on był nawet, on właśnie czekał na korytarzu. I chciał mnie tam trochę zdzielić, tak, czy przynajmniej tak na mnie spojrzał, że gdyby tam tym wzrokiem mógł zabijać, to już by tam dawno sztywny padł. Ale po tych dwóch godzinach rozmowy z panią Haliną Romanowską Łakomy już miał dosyć tego czekania i po prostu sobie poszli. Ale powiem, że w wielu przypadkach właśnie jeżeli ktoś z tych osób opisywanych godził się w ogóle na chęć odbycia rozmowy, no to raczej, no raczej to nie było z taką sympatią i no rzadko kiedy ktoś się przyznawał i mówił, że takie były czasy, z reguły mieliśmy pewną taką prawidłowość. Najpierw ktoś mówił, że nie współpracował, następnie kiedy mówiłem o tym, że są dokumenty, to ten ktoś mówił, że te dokumenty zostały sfałszowane
kiedy mówiłem, że zachowało się zobowiązanie do współpracy, to ten ktoś mówił, że no, co prawda podpisał, ale nie szkodził, a kiedy okazywało się, że również są doniesienia, no to już całkiem w tym momencie mówił, że załóżmy został zmuszony, a niektórzy się jeszcze bardziej zaparte i mówili, że to jest sfałszowane, ponieważ ktoś właśnie chciał im zaszkodzić, jak pani Łakomej, która no, ten SB, który ją prowadzi. Pani Łakomy, tak. Byli nauczycielami w okresie 53-56. To inni. Inny okres, bo nie uczył pan Łakomy. Bo ci właśnie trafili w latach 70. do Olsztyna. Małkowski był współpracownikiem? Słucham? Małkowski? On w cenzurze byli. Tak, ale on nie musiał być współpracownikiem, ponieważ on tworzył ten system komunistyczny, więc on nie musiał być tajnym współpracownikiem. On był jawnym twórcą tego systemu. Sam sobie jego się z tego co pamiętam, przeszkolony do prac tajno-obronnych na wypadek wojny. Czyli na wypadek wojny miał też jakby no, kierować tutaj tym wszystkim. Ale pracował w cenzurze, bo jeszcze mamy początek. No tak, był szefem wojewódzkim cenzury. Andrzej Hopfer, tajny współpracownik o pseudonimie Prezes. W okresie tej współpracy odbył blisko 50 wyjazdów zagranicznych, to też jest niespotykane. Po całej Europie, nawet takie egzotyczne wojaże jak Wietnam czy Chiny w tamtym czasie. Robił karierę tak naprawdę dzięki temu, że współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa. On wówczas nawiązał kontakt z British Council w Wielkiej Brytanii. No i tam obserwował, czy to był wywiad gospodarczy, on obserwował, w jaki sposób na przykład tam jest wykorzystywane lotnictwo rolnicze do fotografowania i robienia zdjęć satelitarnych. To jest jakaś taka technika, nie do końca tam jestem w stanie tego pojąć, tak? I następnie przekazywał te informacje tutaj bezpiece. Był pozyskany, z tego co pamiętam, przez Bartosa, takiego zezowatego SBK-a, związanego... Bartos, przepraszam, w sztabie Walensy był, nikt nie wiedział, że to jest Bartos, że to jest w ogóle... Ciekawe. Chyba od 45 roku, co był pracownikiem resortu. I zwerbował go, z tego jak pamiętam, dlatego, że łączyły Hopfera z Bartosem jakieś zażyłe kontakty, takie towarzyskie, właśnie chyba z tego klubu sportowego. Tak. Więc nawet kiedy rozwiązano współpracę, Andrzej Hopfer nadal utrzymywał kontakt operacyjny, służbowy z samym szefem bezpieki. Oczywiście Andrzej Hopfer, jeżeli się rozmawia z pracownikami byłej Akademii Rolniczo-Technicznej, pracownikami Kortowa, wszyscy będą mówili, że przecież za niego czasu tyle powstało, tyle zostało stworzone na Kortowie, jakieś budynki powstały i tak dalej, rozbudowa jakiegoś zaplecza naukowego. Oczywiście, tak, i nikt tego nie oddaje, ale nie możemy też zapominać o tym, że ten ktoś współpracował z bezpieką, dostarczał informacje na temat studentów, dostarczał informacje na temat profesorów, słuchał się wskazań na przykład bezpieki, który z wykładowców powinien jechać na jakieś stypendium, kto powinien dostać na to zgodę, kto nie powinien na to dostać zgodę. Oni oczywiście też starali się za pomocą jeszcze innych osób, innych rektorów, prorektorów, wpływać na to właśnie, kto powinien wyjechać. No mówię, my w Olsztynie znajdujemy się w tym dobrym akurat przypadku, że nie wiadomo dlaczego u nas zachowała się, tak przynajmniej można przypuszczać, w sposób kompletny sprawa obiektowa kryptonim uczelnia R. Wszędzie w tych większych miastach uniwersyteckich sprawy na naukowców zostały po prostu zniszczone. U nas się akurat zachowały, ponieważ jak możemy się domyślać, bezpieka liczyła, że po 1989 roku będzie kolejna metamorfoza, taka jaka miała w 1956 roku miejsce. I tak jak mamy w filmie Władysława Posikowskiego Psy, że no, ta dalej będzie musiała
istnieć, tylko będzie musiała się jakoś inaczej nazywać, tak? Czy poczwarzyć. W jakim stopniu tak się stało? No bo UOP był kontynuacją i znaczna część, przynajmniej w Olsztynie, funkcjonariuszy przeszła do Urzędu Ochrony Państwa. Niektórzy odchodzili ze służby dopiero w 2006 roku, kiedy PiS doszedł do władzy z zapowiedzią permanentnej, rewolucyjnej czystki. Porządku, tak? Dopiero wówczas przychodzili niektórzy, kończyli swoją służbę w Kiejkutach. Właśnie, czy to nie ma związku z Kiejkutami? Ma związek. Ja odchodzę do wniosku coraz częściej, że to się wiąże. Ma związek z Kiejkutami. Brat dyrektora, bodajże z tego co pamiętam, Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Był właśnie funkcjonariuszem, który skończył swoją pracę właśnie w 2006 roku. I coś przynajmniej miał wspólnego z Kiejkutami, ale też do końca nie mogę powiedzieć. Czy byłby zagrożony byt kadrowy UE, gdyby weszła ustawa lustracyjna? Jeszcze raz. Czy byłby zagrożony byt kadrowy UE, gdyby weszła ustawa lustracyjna, ta, którą uchylił Trybunał Konstytucyjny? To znaczy, było wielkie zagrożenie, z tego co ja sobie wówczas przypominam, że załóżmy, jakiś dziekan czy profesor habilitowany nie mógłby pełnić jakiejś funkcji, albo musiałby się przyznać, a nie chciałby się przyznawać, ponieważ jest tyle dokumentów na jego temat i skłamałby i w tym momencie straciłby możliwość pełnienia jakiejś odpowiedzialnej funkcji i w tym momencie zabrakłoby samodzielnych pracowników naukowych, a przepisy to regulują i po prostu musi być określona liczba samodzielnych pracowników naukowych, żeby mógł istnieć wydział. Jeden wydział czy dwa zostałyby zlikwidowane, wówczas uniwersytet nie mógł nazywać się uniwersytetem, tylko byłby na przykład Akademią Warmińsko-Mazurską. A to się wiązało z tym, że byłyby mniejsze pieniądze, dotacje na rozwój i tak dalej. Więc to rodziłoby same problemy. Byt uniwersytetu w tym wypadku byłby jak najbardziej zagrożony. Powiem, że w wypadku naszego województwa, oprócz tej sprawy obiektowej, zachowało się sporo akt. Ja akurat przed tym, jak zostałem wrzucony z pracy, otrzymałem 120 jednostek dokumentów, akt, nie tylko tajnych współpracowników, również kandydatów na tajnych współpracowników ze środowiska naukowego Kotowskiego i WSP. Czyli te dokumenty są, tylko powiem, że no, jest też pewien problem, żeby jedna osoba w szybkim czasie była w stanie przegryźć się przez to wszystko. Nasze zbiory olsztyńskie, które znajdują się w Białymstoku, z tego co ja pamiętam, liczą coś około 2 km bieżących dokumentów. To przebić się stojących na sztorc, tak? Czyli przebić się przez coś takiego zawsze jest problemem. No, to jest po prostu trzeba siedzieć na tyłku i w to wszystko się wgryzać. Tego jest bardzo dużo, a pracowników tak naprawdę jest bardzo mało. Jest tylko jeden w Olsztynie prokurator tak naprawdę w IPN-ie, który ma tak ogromne terytorium do zagospodarowania, tak? Sprawy z okresu stalinowskiego, kiedy ci ludzie, te ofiary już odchodzą, czasami mają demencję starczą, nie pamiętają swoich oprawców, a nie ma żadnej ustawy, która by mówiła, że wszyscy, którzy byli w Urzędzie Bezpieczeństwa, są zbrodniarzami na przykład, tak? To trzeba komuś udowodnić, jak się on nazywał, jak on dzisiaj po 60 latach wygląda na przykład, tak? A ludzie mają z tym problem. A co mówić o sprawach, które dotyczą lat 80., Solidarności? Co mówić, jeżeli no, ostatni szef bezpieki, Kazimierz Dudek, jest chowany przy asyście policji, tak, z wystrzałami, na poduszkach medale, tam nie wiem, czy za Odrę inny Sełużycką mu przynieść na tej poduszce, czy coś innego, jakąś gwiazdę Lenina, ale niestety no, w naszym państwie te osoby są właśnie w ten sposób honorowane. To też jest pewien sygnał, patrzcie, widzicie? To nie są zbrodniarze, to nie są źli ludzie, to są nasi ludzie. Mandelem? Niestety. A na tramwajarza naszego mamy coś też? To znaczy, z tego co ja pamiętam... Biegam, człowieka, dlatego, że biegam. Z tego co ja pamiętam, to chyba taką
interesującą osobą jest, tylko niekoniecznie jeżeli chodzi o jakąś współpracę z bezpieką, tylko bardziej chyba zaangażowanie w działalność komunistyczną, no to chyba jego ojciec. On na drugim roku, on na drugim roku do PZPR-u stał. No tak, to oczywiście to jest, to pewna tradycja zobowiązuje. Ale jeżeli chodzi o służby, to sprawdzałem coś. A gdzie miał wstąpić, jak nic tego nie było? Na piwo mógł wstąpić. Tak, muszę pamiętać, czy to sprawdzałem. Czy powiem tak, że na samym początku, bo na UWM-ie pracuje coś chyba 3000 ludzi, więc przejrzeć to wszystko na bazie, gdzie komputer jeszcze chodził jak maszyna do mięsa, to był pewien problem, więc na samym początku trzeba było się skupić niestety na osobach piastujących funkcje kierownicze, tak? Też był, to było śmieszne, bo w momencie, kiedy się pisało o Kordanie, to było pytanie, dlaczego akurat o Kordanie? Przecież jeszcze tylu jest historycznych, którzy tam dalej. No to trzeba było tłumaczyć, że dlatego trzeba było pisać wyjaśnienia, nie tylko tłumaczyć. Trzeba było pisać wyjaśnienia, że dlatego nim się interesujemy, że interesujemy się tym, który no, niesie sztandar, tak? Który jest na przedzie. Ja pamiętam, kiedy byłem wzywany do oddziału w Białymstoku, proszę Państwa, to był rok 2008, kiedy ówczesny naczelnik delegatury, sam, dzisiaj już nie jest naczelnikiem, ale wtedy był szwagier obecnego naczelnika, co ciekawe, złożył na mnie doniesienie do dyrekcji w Białymstoku i usłyszałem od ówczesnego dyrektora oddziału, że on o swoich kolegach też z uniwersytetu bardzo wiele wie, ma tyle dokumentów, ale to nie znaczy, żeby od razu gdzieś tam lecieć i o tym pisać. Ważne, żeby oni wiedzieli, że my wiemy, że oni wiedzą. Także mogę? A wszyscy naczelnicy, to czy oni byli ilustrowani? Myślę, że tak. Ale pan myśli tylko. Myślę, że byli, ale niektórzy wydaje mi się, że nie mają takich, można powiedzieć, takiej budowy psychicznej do tego, żeby piastować daną funkcję, a piastują ją tylko dlatego, że przynosi ona pewne profity. Czasami też mi się wydaje, że niektórzy pełnią jakieś funkcje właśnie po to, znaczy dlatego, że są właśnie wygodni, właśnie po to, żeby nic nie było, żeby się nic nie ukazało. Nie wiadomo dlaczego, ale po katastrofie smoleńskiej zaczęto na przykład wskazywać w IPN-ie, aby zająć się na przykład tematyką II wojny światowej. Żeby jakieś getto odnaleźć na swoim terytorium. Dobre Jedwabno? Tak, na przykład. No więc to był pewien problem. Projekty ilustracyjne były spychane. To, że jak powiedziałem, po 2010 roku, kiedy ukazywały się już prace dotyczące tego projektu, no to raczej nie dotyczyły one agentury. To, że też sądy zaczęły, no można powiedzieć, już całkiem uniewinniać osoby, które były rejestrowane, które współpracowały z bezpieką, tak? Czyli no widzimy, totalny odwrót, tak? No to, że ktoś tam na górze rządzi, a domyślamy się, że ten ktoś no, ma jakieś kontakty z jakimś innym mocarstwem, niekoniecznie przyjaznym nam, to niestety, ale schodzi też i niżej, tak? Też do Olsztyna. No i to wszystko się razem zamyka, no niestety, no tak to jest. No. Ach, można by było na ten temat bardzo dużo. Jak wygląda ilustracja? Brak polityki. Prawników? Nie ma takiej ilustracji. Ale czy jest taka szansa, żeby się tej sprawie działo? Zachowała się sprawa o obiektowa w kryptonimie Palestra, ale urwana gdzieś w połowie lat 70. Dalszej części nie ma. Dotyczy ona środowiska przede wszystkim adwokackiego, radców. Wiem, że tym się bardziej zajmował mój kolega Piotr Kardela, który wiem, że badał na przykład środowiska sędziów, którzy
byli adwokatami jeszcze w okresie stalinowskim. I tam wiem, że była spora skala osób, które, sędziów, którzy byli właśnie tajnymi współpracownikami czy agentami Urzędu Bezpieczeństwa. Ale te osoby podlegają lustracji, czy nie? Podlegają, sędziowie podlegają lustracji. Ale gdzie te oświadczenia zobaczyć? Można. A, to wszystko zniszczone, tak? Nie, no to jest, tylko to powinno być opublikowane, to nie jest opublikowane. A pracownicy IPN-u mają dostęp do tych oświadczeń? To znaczy powiem tak, po katastrofie smoleńskiej zaczęto ograniczać nam dostęp. Ja na przykład wcześniej miałem dostęp do tajemnicy państwowej, do ściśle tajne, do dokumentów ściśle tajnych, do poufnych. Potem doszli do wniosku, że coś takiego wystarczy tylko naczelnikowi pionu. A jeżeli ktoś chciałby wystąpić, to musiałby składać podanie i przełożony musiałby uznać, czy faktycznie ktoś powinien, czy nie powinien. A raczej no, nikt się na to nawet nie waży. Powiem, że kiedy rozpoczynały się kolejne rządy, część materiałów na przykład z archiwum była wywożona do Warszawy, była utajniana. Tak? Nawet za rządów Prawa i Sprawiedliwości kilkadziesiąt jednostek zostało utajnionych i wywiezionych do Warszawy. Dla bezpieczeństwa państwa częściowo na pewno też, tak? Ale częściowo sądzę, że nie do końca. To jest taki troszeczkę matrix. Powiem, że im bardziej się w to zagłębiać, im bardziej to poznawać, to można upaść z sił tak naprawdę, jakby się tym aż tak przejąć. Ale powiem tylko jedno, że to, co jest, co znamy, co jest wydawane na przykład przez Ośrodek Badań Naukowych w Olsztynie, Olsztyn Nauka, Kultura i tam coś jeszcze, to nieprawda. To jest bajka, którą nam tylko podają, którą możemy wyczytać, przeglądając historyczne, załóżmy, Głos Olsztyna, Gazetę Olsztyńską, Dziennik Pojezierza. Ale to na pewno ma, tyle wspólnego z rzeczywistością, co, jak mówił Piotr Bałtoczyk, Dziennik Pojezierza z gazetą opozycyjną, bo tak Piotr Bałtoczyk przedstawiał gazetę wydawaną przez swojego tatę, w której redaktorem naczelnym był Andrzej Bałtroczyk, tak? Wiemy wszyscy, że Dziennik Pojezierza nie był gazetą podziemną, chociażby no, opublikował listy katyńskie pod koniec 80., no ale to jeszcze nie świadczyło o niczym. Taka była po prostu polityka rządu, partii, że pozwolono, to był ten wentyl bezpieczeństwa, można było na to pozwolić, tak? Ale to oczywiście nie jest żadne pismo w rodzaju, chociażby takim jak na przykład Debata, gdzie można więcej prawdy poznać. No powiem tak, nie jest to wszystko takie, tak naprawdę. To co też Państwu mówię, wiem, że tak też nie nastraja optymistycznie, ale jest pewna nadzieja. No powiem, że w 2007 roku tak naprawdę miałem wrażenie, że rozpoczyna się rewolucja, że rozpoczyna się coś, co przyczyni się do odkłamania tego wszystkiego. Że rozpoczyna się okres prawdy, że ci wszyscy właśnie źli, kojarzeni jeszcze z tamtym systemem, że oni muszą odejść w niebyt. Okazało się, że niestety nastąpił powrót ze szkodą dla naszego państwa, ze szkodą dla nas wszystkich. No ale może to takie fale, kolejna fala za chwilę może przyniesie zwycięstwo prawicy i może to wszystko się odmieni, tak? Panie Pawle, właśnie dziękuję za ten optymistyczny akcent pod koniec. Państwo, jeszcze jest jedno pytanie, dwa, bo musimy kończyć. Gospodarzem pomieszczenia jest Komitet Miejski Prawa i Sprawiedliwości. On płaci za owe pomieszczenie. W związku z tym, proszę Państwa, jedno, dwa pytania jeszcze, jeśli są. A jeśli nie, to ja bym naszemu prelegentowi chciałbym gorąco podziękować i tutaj zapraszam też na ten spontaniczny przemarsz, który chcielibyśmy tutaj zainicjować w kierunku Instytutu Pamięci. A kiedy on będzie? Zaraz. Spontanicznie, zaraz. Spontanicznie, zaraz. Thank you.